Witajcie, tutaj Czarny Bobek i kolejny odcinek Przygód z Minecraft. Tak. Save'u ciąg dalszy. Tak, pokazano nam wcześniej mój dom i kolejkę. Teraz zajmiemy się domem numer 2. No jakby, właśnie nie domem. Takim czymś. Tak, wiem, tutaj klapkuje mi tragicznie to przez te drzwi. Nic się niestety nie da z tym zrobić. Tak, lepszy komputer wiem. Tak, tu chodzi w miarę płynnie. Ten parter. Piętro pierwsze. Jeszcze nie urządzałem go po prostu na taką powierzchnię, trzeba mieć dobry plan jakby. Piętro drugie. Piętro trzecie. I strych. Ok, wejdziemy sobie ładnie. I przechodzimy do kolej, no schodzisz czy nie? Tak, teraz przez mega lagi trzeba przejść, ale musimy. Tak, muszę przerobić ten system, bo po prostu on mnie dobija tymi lagami. Ok, zwiedzamy, save'a dalej. Moje więzienie, zaraz do niego pójdziemy. Portal. Czyli z portalu. Ale słońce zachodzi, więc czas iść w kimę. No. Tak. Idziemy spać. Drzwi otwarte, za chwilę na zombie obudzi, może nie. Tak, rześki poranek, czas na jogging. Kurde, mam program do zmniejszania lagów w grze, ale widzę, że na tym save mi zbytnio nie da. Tak, moja nieskończona studnia. Teraz przerobiona na... Na mega tajne pomieszczenie. Tak. Teraz sobie kiedyś coś zrobię. Też nie mam pomysłu na razie co. Więc jak widzicie, to jest mała studnia. Tak, to olbrzymiam słowo małe. Tak jak mała ilość TNT na przykład. Hop. Idziemy dalej. Więzienie. Więzienie przelecimy szybko. Dużo do okna nie ma. Jedne drzwi. Drugie drzwi. No i po kolei jest. Każdy więzień no, ma swoją celę. Ale na razie więźniów nie mam. Tak, dobra, wychodzimy z więzienia. Tak, to jest nasza wieża. Wojt. Ta... Pan się prezentuje, co nie? Tak, no to wchodzimy do naszej wieży. Takie zejście jakby awaryjne. Zastanawiacie się pewnie po co zamykam za sobą drzwi. Ale to już tajemnica. Teraz wejdziemy sobie... Tak, wieża jest z cobblestone'a.
Zamierzam ją zmienić na zwykły stone, czyli przetopiony kamień. Widać, że chmura sobie chciała przelecieć. To jest właśnie prezentowany poziom dla zwiedzających. A to już jest poziom dla latarnika. Znaczy VIP. No, gdyby nie te chmury, to by było ładnie widać. Moje więzienie, mój domek. Dobra. A dlaczego zamykałem drzwi? A więc... Fajno, fajno! Super. Mam zrobiony basen. Tak. Idziemy do mojego domku numer 2. Myślę, że skończę przez salę save'a tak w 5 odcinkach, może trochę mniej. Tak. Jakby kolumna wodna, kolumna lawowa. Idziemy. Netherrack się ładnie pali, widzę. Tak, mam tendencję do drzwi. Strasznie lubię po prostu drzwi, nie wiem dlaczego. No to tu mamy. Co się coś umyć. Bibliotekę, obrazy, pamiątki. Tajemne przejście, które prezentowałem na wcześniejszych filmikach. Kopalnia. No, na kopalni nie ma nic. Nie ma nic ciekawego oglądając kopalnię. Jest to połączenie właśnie kolejką, co wam opowiadałem wcześniej. Mojego pierwszego domu z drugim. Jakby punkt widokowy, moje mega drzewo, które sięga do samego, od samej góry do samego dołu. Moje dwie wieże. Posikniemy, hop. Tak, co mam tu jeszcze pokazać? Aha. Nie wiem, czy się głos nagrywa, bo nagrywam tak jakoś w nieodpowiednim czasie do nagrywania. Ale to jest moja kopalnia zrobiona z windą wodną. Może zaprezentuję, jak działa. A więc... Nie. Spływa się wodą w dół. Spływa się wodą w dół. Okej, jesteśmy na dole. Wracaj! No nie! To jest moja kopalnia. Weźmiemy łódkę, bo jak zwykle tamta wredna nam uciekła. Wiedziałem, że tak będzie. No. I ten atom. Wybugujemy się ze ściany i pójdziemy zwiedzać dalej. No, wróciła. Super. Jeszcze rozwaliła nam drugą. Noż ty! Idźcie paść. Nie lubię cię. Tak, tam też się wybugujemy ze ściany. No kurde, nie nawrócę, no. Kuźwa. Co się dzieje? Mam jeszcze dwie łódki. I płyniemy do góry celu. Tak, o właśnie.
Tniemy winę do góry. Dobra, ona sobie poleciała dalej. A my zwiedzanie kończymy pewnie jakiś, wybiorę ładny punkt i skończymy zwiedzanie numer 2. Tak, na tym kończę swój drugi odcinek o sejfie. Na razie.